Tym samym, szanowni państwo, podjęliśmy ostatnią uchwałę przygotowaną na dzisiejszą sesję. Przechodzimy do punktu ostatniego, to jest oświadczenie i komunikaty. Kto z państwa radnych, czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan radny Domański, proszę bardzo. Chciałbym poinformować wszystkich tutaj pozostałych kolegów, że razem z radnym Marchewką skontaktowaliśmy się z komisariatem policji, którego przedstawiciel przyjedzie do nas na spotkanie w sprawie trwającej akcji, czyli akcja o pszczymurek, tak przepraszam, że przypomnę. Ale chodzi o to, że staramy się wywołać jakiś taki wzorcowy efekt, żeby na naszym właśnie osiedlu, tam gdzie powstają te bazgroły, takie na murach, ścianach i wulgarne wyrazy, raz na zawsze zniknęły albo zostały bardzo poważnie ograniczone. Do tego jest nam właśnie potrzebna współpraca Policji, Straży Miejskiej i pewnie okolicznych ludzi, ponieważ często to są tak zwane totemy, prawda? Czyli to, co zostawiła Krakowia, Wisła, to oni często te znaki chronią jako swoje takie wyznaczenie terytorium. I mogłoby dojść do tego, że ludzie, którzy biorą akcję w zamalowywaniu tych napisów, mogliby się narazić na jakieś tam kłopoty, prawda, zdrowotne, bo byłyby może jakieś pobicia czy jakieś szarpanki. Więc ta współpraca będzie w tej chwili rozwijana. Jak również mamy nadzieję, że we współpracy z przedstawicielem osiedla, który tam akurat przewodniczy jako radny pan Marchewka, dostarczy nam informacji, które to mieszkania, które to rodziny, czy powiedzmy kto tam dokonuje tych jakichś burz, bazgrołów i jakiegoś wszelkiego nieporządku, ponieważ prawie, no nie wiem, czy mylę się, ale chyba raz do roku głosujemy, że tam są mieszkania komunalne, prawda? I tam są osoby, które wolą naszą, pewnie w jakimś sensie, bo opiniujemy, dalej tam mieszkają. Gdyby się okazało, że któraś z tych osób jest sprawcą albo właśnie przyczynia się do dewastacji tych budynków, to mam nadzieję, że w sposób szczególny rozważymy przedłużenie po prostu pobytu na tamtym terenie. Bo albo ktoś sobie ceni to, co mu miasto daje, albo niszczy to, co mu miasto daje. I uważam, że jest mnóstwo osób, które z pocałowaniem ręki chciałoby mieć mieszkanie, ale w zamian nie będzie nas dewastować. No więc to taka informacja, że akcja o pszczymurek notabene dostała już w tej chwili jakby anglojęzyczną wersję. Wyobraźcie sobie, na naszym osiedlu mieszka człowiek, który prowadzi jakąś gazetę. Nie znam sprawy, ale to jest gdzieś na Amerykę i tak dalej. Więc udzieliliśmy jakichś tysiąca, prawda, ale bardzo dużo wywiadów. Między innymi ten filmik chodzi już na YouTubie i ten człowiek i te organizacje kojarzą nas z kolejnymi organizacjami. Przypuszczam, że na bazie naszego pszczymurka powstała akcja na Facebooku, bo tak patrzyłem w terminarzach, jak to było. Jestem już w kontakcie z tymi ludźmi, którzy w internecie czyszczą Facebooka. Po prostu wszystkie strony, które są agresywne, są rasistowskie, faszystowskie, są w tej chwili wyłączane i już jest kilkadziesiąt wyłączeń takich stron, które właśnie zasługiwało od dawna na to. Łączy nas ta sama idea i no może megalomańska, ale myślę sobie, że kliny, rules i w związku z tym możemy być z tego powodu bardzo dumni. Pani radna Pogoda, czy a mam pytanie takie, bo wiem, że dołączył się do tego Kurdwanów, tak? Bo też była tam ta akcja, ja pojechałem na Kurdwanów, prosząc mieszkańców, bo była tam taka właśnie zebranie z mieszkańcami w sprawie między innymi bezpieczeństwa, a bezpieczeństwo to również to, że ja mogę bezpiecznie z dzieckiem iść, nie muszę zasłaniać oczu, bo albo napis, albo znak graficzny. Zresztą w ramach takiego przypomnienia. Kiedyś najpierw gdzieś tam w Niemczech były napisy, potem były kamienie, a następnie były jakieś kominy. Pewnie kominów u nas nie będzie, ale ten rodzaj takiego przyzwolenia albo też obojętności na to, co się pojawia na naszych murach, powoduje wzrost agresji, po prostu. Jest jakiś rodzaj takiego rozbuchania, nikt nas nie pilnuje, nikt nas nie złapie, no robimy co chcemy. Tam akurat właśnie na tym osiedlu raczej było satyrycznie. Znaczy ja mówiłem o tym, jak to jest ważne i że trzeba byłoby to zrobić. I że jakżeśmy to zrobili, może nawet w ten sposób,
Czyli proponowałem, żeby następowały takie małe konsolidacje w obrębie klatki schodowej, no takich małych społeczeństw, żeby zarobić sporo i żeby nie walczyć, no powiedzmy, na marsie o wszystko, tylko na swoim piętrze. Po prostu zacząć od swojego piętra, żeby koło i windy nie było brzydko. Przecież to jest możliwość, 4-5 facetów tam chyba gdzieś mieszka na takim piętrze, można dopinać jedno piętro. I na przykład, nie wiem, potem się na piwo umówić, prawda? No, poznać się i w związku z tym brać odpowiedzialność za swoje najbliższe otoczenie. Zostało mi wytłumaczone przez jednego pana, że tamtejsze kobiety raczej nie zajmują się pieczeniem ciastek i to tam trzeba tylko zwiększyć patrole i takie rzeczy. To jest zresztą dość typowe zachowanie, że jakby ludzie nie chcą podejmować odpowiedzialność za swoje najbliższe otoczenie, to co mogą jako obywatele, tylko po prostu liczą na służby, na zwiększenie czegoś, no przecież musiało być drugie społeczeństwo, policja, prawda, żeby pilnowała społeczeństwa. To jest niemożliwe, dlatego musimy mniej więcej robić takich akcji pobudzających pewne lokalne rozwiązania, wzorem właśnie amerykańskich rozwiązań, prawda, patroli obywatelskich. Bo skoro ta partyzantka do nas doszła i dochodzi do tego, że mury kościelne już nie są właśnie tabu, że można no wszystko, prawda, napisać i zrobić, no ludzie musimy się bronić. No, tymczasem na kurwa na wiemy. A złożyłeś propozycję do innych dzielnic, żeby się też połączyli? Jestem, słuchajcie, samobieżnym biurem, więc nie wyrabiam na zakrętach. Liczę na to, że nie mam zamiaru zresztą być zbawicielem, bo to jest bardziej tylko, że pokazuje, że to jest możliwe. No i to liczę na to, że ktoś to będzie naśladował. Nie? Też nie wiem, czy to jest dobre, czy jakie to jest. Jestem prawnikiem, ale uważam, że zamalowanie bezprawne napisu na murze albo znaku graficznego nie powinno być przestępstwem, nawet że zrozumiem to bez wiedzy właściciela, bo można by również zadać pytanie właścicielu, czemu nie zamalowałeś, nie zdenerwowałeś, prawda? No ale zakrycie napisu być może nie będzie karalne, nawet jeżeli to było nielegalne, ponieważ jest to właściwe moralnie zachowanie i właściwe moralnie zachowanie powinno być karalne. Panie radny, ja tylko w uzupełnieniu tego, o czym pan powiedział, powiem, że o pańskiej akcji mogliśmy oglądać już informacje w telewizji, słuchać w radio i czytać w wielu tytułach prasowych. Cieszyła się olbrzymim poparciem w różnych środowiskach, chyba w całym Krakowie, przynajmniej z wiedzy tak wynika, którą ja posiadam, ale też gdyby ktokolwiek z państwa, też konkretnie pan był zainteresowany, to jutro o godzinie 15.30 w magistracie odbędzie się spotkanie zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Działania Antykryzysowego Urzędu Miasta Krakowa z udziałem władz Policji i Straży Miejskiej. I tematem tego spotkania będzie bezpieczeństwo w Krakowie, tudzież wszelkie sposoby zapobiegania, prewencji i tak dalej, czynom nienależytym. Ja na pewno uczestniczyć w tym spotkaniu nie będę, ponieważ w tym samym czasie będę uczestniczyć w innym spotkaniu, w innej części Krakowa. Ale gdyby pan przewodniczący lub ktokolwiek inny chciał brać udział w tym spotkaniu, to nasza dzielnica jest zaproszona i miejsce tam jest wolne. Sala, jeśli dobrze pamiętam, Lea. Maile po prostu tam wysłać, bo jeżeli jest. To jeszcze dzisiaj panu to wyślę pełną informację. To jest bardzo ważna rzecz. Wyobraźcie sobie, że ponieważ byłem kiedyś lektorem na tak zwanym TEDxie w Krakowie w tym roku, tam poznałem ludzi, którzy są z takich różnych jakby gremiów, między innymi zajmują się komputerami i siecią, prawda, i rozwojem sieci. I tam jest coś takiego, co się nazywa Koduj dla Polski. Oni tworzą różne aplikacje, które powodują, że no nie wiem, coś można obliczyć, może się to komuś przydać i jest to działanie na rzecz całej społeczności. Zwróciłem się, bo poszedłem do nich kiedyś właśnie na jakieś zebranie z prośbą o to, żeby stworzyć jakąś aplikację, która by powodowała, że można by było jako obywatel zgłaszać telefonem, robiąc zdjęcie takiemu na przykład Bazgrołowi na mieście i to coś trafiałoby bezpośrednio przez ich serwer, to jest najważniejsze, żeby nie angażuje Straży Miejskiej, która się boi różnych nowinek, po prostu do takiej bazy, do takiej sieci, do takiego pracownika, który może zostać powiadomiony o wielu różnych rzeczach. To się potem okazało, że to jest również możliwe na inne okoliczności. Przede wszystkim można zrobić zdjęcie jakiemuś graficiarzowi, jakiemuś zdarzeniu
i poprzez zaznaczenie, czy to jest napad, czy to jest graffiti, czy to jest zgubiony pies i cokolwiek innego, takie różne informacje trafią do różnych koszyków, no ważnych informacji takich obywatelskich. Ktoś zgubił pieska, ktoś znalazł pieska, a ktoś się zdenerwował, bo właśnie graficiarz coś robi na ścianie. Idziemy na spotkanie z komendantem Straży Miejskiej i myślę, że robi się z tego całkiem niezła zawierucha. Zwykło przymulek zaczyna kodować dla Polski. Oby się udało, panie radny. Ostatni tak głos, zgłoszenie, pan radny Marchewka. Chciałem tylko do tego, co Waldek, jeszcze dodać taką krótką informację w sprawie już nie ogólnej, a szczegółowej tam tego osiedla. Skontaktowałem się z panią, która prowadzi administrację tam w tym budynku i muszę powiedzieć, że sam tego nie doliczyłem się, ale ona wie. Już w tym roku ten budynek, konkretny jeden, był zamalowywali 6 razy administracja. I już się poddali. Powiedzą, że na 7 raz już ich nie stać. Ponieważ to duża chałupa fest i w koło jest przez tych graficiarzy za tego. To jest jedna sprawa, a przy okazji tam mieszka no, młodzież taka specjalna, że tak powiem. I tam gdzieś na korytarzach piwnicy mają swoje spotkania różne. Tam jest i pijaństwo, i różne chuligaństwo, a ponoć i narkotyki. Stąd też to nasze spotkanie z policją i Strażą Miejską, że tam coś. A administracja się poddała, już po prostu nie są w stanie nic zrobić tej dobrego w tej sprawie. Szanowni Państwo, wobec braku kolejnych zgłoszeń do dyskusji. Przechodzę do ostatniej czynności podczas dzisiejszej sesji, ponieważ w tym składzie nie spotkamy się już w roku bieżącym. Wszystkim Państwu życzę szczęśliwego Nowego Roku, oczywiście wcześniej wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia. I zamykam 40. sesję Rady Dzielnicy 10. Swoszowice, zwołaną na dziś, na godzinę 17:00 w siedzibie naszej Rady, przy ulicy Inicjatywy Lokalnej 5. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję, wzajemnie.